Ostrzelany obiekt wojskowy w obwodzie lwowskim. Nie ma ofiar, ale alarm lotniczy w całej Ukrainie. Nominacja Szynkowskiego-Welsenka na ministra do spraw Unii Europejskiej. To koniec szans na pieniądze z KPO dla Polski, komentuje szef Ludowców. Janusz Lewandowski z PO jest gościem Radia Z. W naszym studiu na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Minęła właśnie 17. Obwód lwowski i tarnopolski pod ostrzałem rosyjskich rakiet. Kolejne pociski spadają niedaleko naszej granicy. Ale także na Wołyń i Czerniowce alarm lotniczy obowiązuje we wszystkich obwodach Ukrainy. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie teraz reporter Radia Z Michał Makowski. Michał, co jeszcze wiemy o dzisiejszych atakach? Mamy doniesienia o rosyjskich pociskach manewrujących kalibr, nadlatujących m.in. z nadmorza Czarnego. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła pociski na południowym zachodzie Ukrainy w rejonie Czerniowców, które nie były atakowane od początku wojny. Na wschód od Lwowa dwie rakiety uderzyły w obiekty wojskowe. Na szczęście nie było ofiar. Z dobrych wiadomości, w ramach wymiany jeńców wojennych 20 żołnierzy ukraińskiej armii i wojsk obrony terytorialnej odzyskało dzisiaj wolność. Michał Makowski, Radio Z. Sekretarz generalny NATO informuje właśnie, że Ukraina wkrótce dostanie wyposażenie do zwalczania rosyjskich i irańskich dronów. Jens Stoltenberg podkreśla, NATO nie jest stroną konfliktu, ale będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba. Takie są wiadomości Radia Z. Dziś z perspektywy Sopotu i Europejskiego Forum Nowych Idei. Niespodziewana zmiana w rządzie, która przyniesie tylko negatywne konsekwencje. Tak Polskie Stronnictwo Ludowe komentuje nominowanie Szymona Szynkowskiego-Welsenka. To właśnie dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych zastąpi Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej po jego rezygnacji. To oznacza, że na pieniądze z KPO nie będzie szansy, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest zła informacja dla nas tutaj w Polsce. Informacja dla Brukseli, że przyjdzie minister, który w żaden sposób nie będzie chciał współpracować i dogadać się, rozwiązywać problemów, tylko będzie podsycał te problemy. Bo jak tłumaczy szef Ludowców, Szynkowski-Welsenk jest postrzegany jako twardogłowy żołnierz z samego Centrum Zarządzania Prawa i Sprawiedliwości. Z samego Centrum Europejskiego Forum Nowych Idei, teraz gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka. No i Houston, mamy problem. Miał być gość, nie mam gościa. Nie wiem, co się stało, no nie mamy z nim kontaktu. Panie Janusz Lewandowski, europośle Platformy Obywatelskiej, gdzie pan jest? No nie wiem, zagubił się pan w tym hotelu. No nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No jak tylko nasz gość się odnajdzie, to oczywiście powracamy na antenę, więc proszę z nami zostać. Zapraszam serdecznie, Beata Lubecka. Pozdrawiam z Sopotu, z EFNI.
To nie technologia. Dzień dobry. Popołudniowym gościem Radia Zety jest Janusz Lewandowski. Teraz mi się język poplątał. Europoseł Platformy Obywatelskiej, w przeszłości unijny komisarz do spraw budżetu. Gdzie pan był, gdzie pana nie było? No, byłem na panelu, który dotyczył spraw transatlantyckich. Czy one mają wcześniej? Się dobrze? Miało być do 17 i był do 17. No, ale wiedział pan, że program w Radiu Zety zaczyna się 17.02. Został pan poinformowany, czy nie? Zostałem poinformowany i byłem 17.03. No właśnie, a my 17.02 mamy wejście. No dobrze, już wybaczam, no co mam zrobić? Robert Lewandowski to pana rodzina? Nie, ale Lewandowskich jest bardzo wielu i miałem z nim taką przygodę, bo go trochę znam. Mianowicie wracał z podróży poślubnej, spotkaliśmy się na Okęciu i on przedstawiając żonę powiedział, no i jeszcze jedna Lewandowska. Ale to znaczy, to był jeden raz, kiedy się spotkaliście z Robertem Lewandowskim? Tak, tak. A wczoraj oglądał pan mecz, czy nie? Nie. No tak, no był pan... Ale wiem, jak było. Rozumiem, raczej był pan pewnie zaangażowany w jakieś takie, powiedziałabym, spotkania pozaformalne, tak? Latałem sobie z Brukseli do Gdańska. No to jak już jesteśmy w Gdańsku, jak już jesteśmy w Polsce, to na pewno pan słyszał, że doszło do zmian w kancelarii premiera, że minister do spraw europejskich Konrad Szymański odchodzi na własne życzenie. Tak zresztą słyszymy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, zresztą od niego samego też. I ma go zastąpić Szymon Szynkowski-Welsenk, dotychczasowy wiceszef MSZ-u. Czy nowy minister zakończy spór z Brukselą w sprawie praworządności, mówiąc kolokwialnie, dowiezie te pieniądze z KPO, czy raczej zaostrzy ten spór? Obawiam się, że zaostrzy, bo taka jest linia przewodna aktualnego rządu. W sposób zauważalny inna niż linia na przykład Orbana, który wojenkę zawiesił w imię pozyskania pieniędzy. Natomiast no, szkoda przede wszystkim Szymańskiego, bo to był człowiek, który rozumiał Unię Europejską, wiedział, jak się z nimi rozmawia i mógł dopiąć tego porozumienia, które uruchomi dla nas Krajowy Plan Odbudowy. Bardzo żałuję. A pana zdaniem Szynkowski-Welsenk nie rozumie tak Brukseli? Ja obawiam, że mając słabszą pozycję, będzie bardziej wsłuchany w dyspozycję z Nowogrodzkiej. A te dyspozycje to jest raczej wojenka niż próba porozumienia. Chce mnie pan przekonać, że Konrad Szymański miał mocną pozycję w rządzie? No, słyszałem, że Jarosław Kaczyński nie przepadał za nim. Nikt nie ma mocnej pozycji łącznie z premierem Morawieckim, bo centrum dowodzenia to jest Nowogrodzka. Ale to był przynajmniej człowiek, który miał dobrą wolę, aby te pieniądze do Polski napłynęły. No ale znakomite referencje wystawia nowemu ministrowi wicemarszałek Terlecki, który mówi, że myślę, że będzie jeszcze lepszy. Jeżeli będzie lepszy w konfrontacji, to Polska na tym straci. A czy nie jest tak, że PiS jednak ma trochę racji, że Komisja Europejska przekracza swoje kompetencje, ingerując za mocno w to, że Polska chce zmieniać wymiar sprawiedliwości? No ten wymiar sprawiedliwości staje się coraz bardziej orbanowski, czyli bardziej autokratyczny, natomiast nie służy obywatelom, bo się wydłużyły te postępowania sądowe. Są represjonowani sędziowie. Wystarczy przestrzegać tych zasad, na które się zgodził premier Morawiecki i pieniądze popłyną. Spełnić kamienie milowe, w tym niezależność sądownictwa, a Polska nie jest już krajem praworządnym. O tym przecież doskonale w Brukseli wiedzą. A jeżeli interweniują i zatrzymują pieniądze, to w imię zasad, które chronią obywatela przed nadużyciami władzy. Stają po stronie obywatela. No jest jeszcze jedna zmiana, że były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, amator podniebnych podróży rządowym samolotem, został szefem kancelarii premiera. Będzie lepszy niż Michał Dworczyk? Akurat w roli organizatora Dworczyk był niezły, oprócz tego, że odrębne świadectwo wystawiły mu jego maile, czyli takie ręczne sterowanie również dyspozycjami medialnymi. Nie podejrzewam Kuchcińskiego o taką sprawność, czyli tu może być pogorszenie. No i to ta cała otoczka, w jakiej odszedł właśnie ze swojego stanowiska. No a teraz można powiedzieć, że lądowanie... No to jest nagroda za złe sprawowanie. Nagroda za złe sprawowanie. A słyszał pan o najnowszym pomyśle naczelnika państwa, czyli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Podzielił się z tym pomysłem na spotkanie z wyborcami w Puławach. Otóż upaństwowienie popularnej sieci takich mini dyskontów.
No, generalnie to jest człowiek, który chciałby prowadzić Polskę w przyszłość, ale głowę ma skierowaną do tyłu i jest jakiś nasiąknięty PRL-em, to znaczy uwielbia centralizować, nacjonalizować, a to są właśnie realia minionego systemu, który się zawalił pod ciężarem problemów, jakie sam stwarzał. To różni wolne społeczeństwo od autokratycznego, że wolne społeczeństwo staje wobec wyzwań i znajduje rozwiązania, natomiast autokratycznie rządzone mnoży problemy i upada pod ciężarem tych problemów. To byłby powrót do przeszłości. No tak, no pan był znany z tego, żeby chciał po prostu sprzedawać wszystko realnie. Absolutnie nie. Jesteśmy na Pomorzu. Porty są państwowo-komunalne. Duża część gospodarki jest państwowa. Trzeba wybrać takie obiekty, które upadną, jeżeli nie znajdą inwestora. I to takie było moje zadanie. No, wielu słuchaczy ma o to do pana pretensje. Trudno. Komunizm upadł pod ciężarem swojej niewydolności gospodarczej. Nie ma przykładu powszechnego, średniego dobrobytu na świecie w gospodarce scentralizowanej i upaństwowionej. Jakąś część tej roboty, a to była bardzo niewielka część roboty, jeżeli chodzi o 8 tysięcy przedsiębiorstw, które istniały wtedy na polskiej ziemi. W moim przypadku to było kilkaset, przede wszystkim spółek pracowniczych, o czym ludzie zapomnieli, bo spółki pracownicze były niesłychanie chodliwe w latach 90. Zakładali je pracownicy zakładu, tylko przekształcała się firma państwowa w spółkę właśnie pracowniczą. Czyli nie żałuje pan w takim razie swoich pomysłów i że wcielał pani w życie, tak? Każdy, patrząc w przeszłość, widzi własne błędy i może się z tego rozliczać, ale był jakiś powód, że jak skończyłem misję, to Bank Światowy nomen omen pchnął mnie na Ukrainę, bo uznał, że polskie zmiany własnościowe były najlepsze i w sensie również społecznym najmniej kosztowne w całym bloku pokomunistycznym. Taka była ocena ludzi, którzy patrzyli z zewnątrz. Oczywiście w polityce mamy bardzo zróżnicowane, ale też ja uprawniam wszelkie poglądy, bo taka jest demokracja. A co Janusz Lewandowski robi na EFNI, to otóż zapytam w części internetowej. Na pewno uczestniczy w panelach. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że naszym gościem jest Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, w przeszłości też unijny komisarz do spraw budżetu. Dobrze mówię? Dobrze. To jeszcze tylko dokończę ten wątek dotyczący Żabki, ponieważ warto też doprecyzować, że biuro prasowe Żabki było pytane przez TVN24 i odpowiedziało, że wypowiedź prezesa Kaczyńskiego nie dotyczy żadnego trwającego procesu. Ale przecież pamiętamy, że Orlen też stanowczo zaprzeczał, że nie będzie kupował Polska Press, a jednak kupił. No to jest dzisiejszy styl rządzenia. Centralizować i upaństwowić, ale to jeszcze by było pół biedy. Tylko że upaństwowienie oznacza obsadzenie miernymi, ale wiernymi. I z tego biorą się te wszystkie nieszczęścia gospodarcze, czyli niewydolność również spółek państwowych, które na naszej giełdzie są wartościowane znacznie poniżej pokrewnych przedsiębiorstw na zachodzie. Czyli w podobnych sektorach przedsiębiorstwa notowane na giełdach zachodnich są wartościowane prawie dwukrotnie lepiej niż te nasze, bo tu się bierze pod uwagę i złe zarządzanie, i bardzo podłe traktowanie tak zwanych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie dostają na czas informacji i, że tak powiem, nikt ich tam nie szanuje, a oni też stanowią część akcjonariatu. Wracając do EFNI, co pana tu sprowadza? Przede wszystkim chętnie przyjmuję zaproszenia na EFNI, bo EFNI odbyła się w Sopocie, czyli tam, gdzie mieszkam. Mam niecały kilometr. Urodzony w Lublinie. No tak, ściana wschodnia. To jest, na studia porwały mnie kwestie morskie. Ale tutaj akurat zostałem zaproszony wraz z ambasadą amerykańską do rozmowy o tym, jak się mają stosunki transatlantyckie pod prezydenturą Bidena i czy różnią się od tego, co było za prezydenta Trumpa. Niech zgadnę, różnią się. Zasadniczo się różnią, bo prezydent Trump bardzo nie lubił Unii Europejskiej, życzył dobrze brexitowcom, był zwolennikiem Brexitu, a NATO traktował jako swoisty rynek zbytu dla amerykańskiej broni. Natomiast Biden wychowany jest w tym kulcie wiary, że łączą nas wartości po obu stronach Atlantyku. Zresztą to dokumentuje bardzo mocno o jej polityce wobec Ukrainy, a nie tylko Unii Europejskiej.
Oczywiście. I Amerykanie o swoje interesy spory. Bardzo mocno zabiegają, że tam też będą sprzedawać uzbrojenie. Tak, i na pewno Ameryka nie traci na tym konflikcie i nie traci na zwycięstwie Ukrainy, bo osłabiona jest przez to Rosja, czyli na kraj... własne życzenie. Tak, to jest bandytyzm polityczny, niezwykle kosztowny dla biednej Ukrainy, na którą ja pamiętam, bo zostałem na nią właśnie wysłany i zresztą bardzo złe wrażenia miałem w latach 90., bo Ukraińcy marnowali czas, kraj był w korupcji, nie robił żadnych reform, a ja tam pojechałem po to, żeby doradzać w reformach i przez to w obecnej sytuacji jest trzykrotnie mniejszy, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, niż Polska, a startowaliśmy z podobnego poziomu. Ale Ameryka jest dzisiaj, znaczy Putin niechcący stał się takim negatywnym integratorem więzi transatlantyckiej. NATO wróciło do swoich korzeni jako pakt obronny demokracji, bo chciało się przenieść bardziej na rejony inne zapalne, czyli wokół Tajwanu. Tam również Biden próbował i budował sojusze z Japonią, z Koreą Południową, z Australią, co nie zawsze się podobało nam, Europejczykom, ale NATO wróciło do swojej pierwotnej roli. No chyba nie o taki efekt chodziło Putinowi. Chodziło o dezintegrację, a nie reintegrację. Osiąga skutki przeciwne do zamierzonych, bo jeżeli skłonił kraje tak kiedyś neutralne, tak deklarujące swoją neutralność jak Szwecja i Finlandię, zresztą bardzo dobrze wyposażone w nowoczesną broń, pchnął w kierunku NATO, kiedy wydobył z bardzo pacyfistycznych, poranionych po wojnie, mających poczucie winy Niemiec, gotowość wysyłania w niewielkich ilościach, wyrzucamy im to bez przerwy, ale jednak skłonił Niemcy również do wysyłania broni, a pacyfistyczna Unia Europejska poprzez taki bardzo nietypowy instrument, to się perwersyjnie nazywa Peace Facility, czyli urządzenie pokojowe, to jest w tej chwili urządzenie, przez które my finansujemy zbrojenia dla Ukrainy. Tak się to porobiło. Są najnowsze informacje, że dwie rosyjskie rakiety trafiły w obiekt wojskowy w powiecie Złoczowskim, który graniczy z Polską, to graniczący z Polską obwód lwowski na zachodzie Ukrainy. No jako Lubelak ja czuję to, bo jeżeli mam jakieś rodziny, ja się specjalnie tym nie chwalę, to one bardzo lubią być właśnie w Lublinie, w mieszkaniu po rodzicach, dlatego że mają blisko do swoich najbliższych na Ukrainie, ale ta wojna jest za miedzą, ta wojna jest odczuwalna, jeżeli się nadsłuchuje w okolicach Chełma czy Przemyśla, to słychać wojnę, a to co potrafi Putin... I tam na pewno musi być strach, że ta wojna również może wydarzyć się Widzę lęk, bo wielu Ukraińców wróciło na Ukrainę, a teraz mam sygnały, że właśnie pod tym takim szantażem nuklearnym, który jest nie wiadomo, bo mamy do czynienia z nieobliczalnym bandytą politycznym, który mści się na cywilach, widzę ten strach matek z dziećmi, bo to była bardzo nietypowa emigracja. Emigracja, którą ja się też zajmowałem z Syrii, czy z Afryki, to byli przede wszystkim młodzi mężczyźni. A tu odwrotnie, to są kobiety z dziećmi. Takiego eksodusu kobiet z dziećmi nie było w historii. 6 milionów, które przekroczyło polskie granice. A czym to się zakończy? Jakie pan przewiduje teraz rozwój wypadków? Ukraina w tej chwili zwycięża. Przez to mamy do czynienia ze zranionym niedźwiedziem, który jest nieobliczalny, który może właśnie zaatakować. Natomiast Europa, jeżeli przetrwa zimę, to wyjdzie z tego wzmocniona jako zbiór 27 krajów, dlatego że działa tutaj to stare powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Europa ma przed sobą ciężką zimę, ciężką próbę solidarności. Jeżeli przetrwa, to tak jak wyszła z kryzysu finansowego czy kryzysu pandemicznego, kiedy łamała wszelkie reguły, przecież służba zdrowia nie mieści się w kompetencjach unijnych, a kupowaliśmy wspólnie pieczone szczepionki, finansowaliśmy firmy, które produkują szczepionki, czyli wtedy się działa na pograniczu uprawnień traktatowych, ale wszyscy to rozumieją. Jeżeli przetrwamy zimę, to Unia Europejska wyjdzie z tego wzmocniona i lepiej i bardziej solidarna. Rząd nie rezygnuje z podatku Sensina, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Tak dzisiaj powiedział w porannym gościu Radia Z Piotr Müller, rzecznik rządu. Bo wczoraj pojawiła się taka informacja, że ten pomysł już, że tak powiem,
wrzucone do kosza, odłożone do lamusa, ale jednak nie. Że to ma być podatek sektorowy, który miał obejmować nie tylko firmy energetyczne. No to co to za podatek sektorowy, który jest powszechny? I tym się różni ten podatek Sasina od tego, co postulowała Unia Europejska i nadal postuluje, czyli taki podatek, który sięga tylko do firm energetycznych i jest tak zbudowany, aby nie szkodził perspektywom rozwojowym tym firm, czyli Sasin mając tam, gdzie potrzebne by były takie narzędzia chirurgiczne raczej w obecnej delikatnej sytuacji, to on sięga, używa CEPA. To jest tak, można powiedzieć o tych różnicach między podatkiem Sasina, tym, co postuluje Unia Europejska, bo postuluje również na przykład wspólne zakupy gazu czy innych surowców. Dotąd nie udało się. Szczepionki tak, surowce nie. A czy zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i dla małych i średnich firm, czy to pozwoli na wyhamowanie inflacji? To pozwoli na przetrwanie. To jest bardzo nierynkowe przedsięwzięcie, ale ja się zgadzam. Oczywiście, jako liberał nieuleczalny, nie widzę w tej chwili możliwości, aby radzić sobie z kryzysem bez interwencji państwa, chociaż ona czasami jest bardzo, bardzo ingerująca w mechanizmy ekonomiczne, na przykład pułap cenowy na gaz rosyjski, czyli limit ceny, ale taki, który jednocześnie zachęca Amerykanom, żeby nam sprzedawali ten gaz. Ale jest sytuacja nadzwyczajna, ta sytuacja nadzwyczajna wymaga nadzwyczajnych działań, również państwowych, również widzialnej ręki państwa, byle była sprawna, ale przede wszystkim nie uleczy to inflacji, bo to jest leczenie skutków raczej niż samej inflacji. Nie ma możliwości leczenia inflacji, jeżeli Glapiński w sposób spóźniony i chaotyczny podnosi stopy procentowe. Znaczy Rada Polityki Pieniężnej. Rada Polityki niby. No tak, ale prezes banku ma głos przesądzający w razie tak czego. Tak jest. A z drugiej strony rząd dosypuje pieniądze, czyli z jednej strony ktoś hamuje, z drugiej strony napędza. Z tego nie wyłoni się żadna sensowna polityka antyinflacyjna i Polska będzie miała wysoką inflację, może przekroczyć 20% pod koniec roku, a odczuwalna, jak pani dobrze wie, czy okoliczne rodziny, jest dużo wyższa, bo tam, gdzie jest biedniejsze gospodarstwo domowe, tam więcej wydaje się na żywność i tego typu pierwsze potrzeby. No z szacunków analityków banku wynika, że gdyby w ogóle nie było zamrożenia tych cen energii i zatwierdzono by te taryfy, które zakładały dużo wyższe wzrosty, no to inflacja poskoczyłaby o 6-7 punktów procentowych. Ja bardzo by się przydał nam wiarygodny szef banku centralnego w tych trudnych czasach, taki jak na przykład Draghi, który jednym zdaniem w 2000, a byłem we wtedy Włoszech. Komisarzem we Włoszech, widząc rozpad strefy euro i ciężki kryzys, jednym zdaniem uspokoił rynki finansowe, dlatego że jego słowo miało swoją nośność i wiarygodność. Słowa Glapińskiego raczej powodują osłabienie złotówki i nie sprzyjają walce z inflacją, natomiast istnieje takie pojęcie ekonomiczne inflacji bazowej, czyli oczyszczonej z tego, co jest poza Glapińskim, poza naszą polityką gospodarczą. To jest duża część cen energii przede wszystkim, ale też żywności. I ona w Polsce, ta inflacja bazowa wynosi 10%. Tyle, ile całkowita inflacja średnio w Unii Europejskiej. Bo bazowa w Unii Europejskiej to jest około 4%. Czyli jednak przewina gospodarcza własna jest zasadniczym elementem tej drożyzny. No, czytałam pana ostatni wpis na Twitterze. PiS-owski serial pod tytułem Co by tu jeszcze schrzanić? Nie wiem, czy powinnam czytać o godzinie 17:25. No, chyba to nie jest jeszcze jakiś wulgaryzm. Ma nowego gwiazdora. Okazuje się, że Glapiński, ponura wersja Benny Hilla, zamienił RPP w karykaturę organu polityki pieniężnej, a jeszcze mają rok na demolkę. Ponura wersja Benny Hilla, nie przesadził pan, jeśli chodzi o profesora Glapińskiego? Jest ponury. No rzadko dokonuję takich wpisów, raczej nie słynę z ostrych wpisów na Twitterze, ale byłem zdenerwowany, bo rzeczywiście to, co dochodzi z wnętrza Rady Polityki Pieniężnej, świadczy, że również ten organ, tak jak Trybunał Konstytucyjny, tak jak Sąd Najwyższy, tak jak Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, tak jak Puszcza Białowieska, została jakby dotknięta dobrą zmianą w
taki sposób, że zamienia się we własną karykaturę. To bardzo źle w tych czasach, dlatego że najmniej potrzebne nam są spory w polityce monetarnej. Ależ takie spory nie powinny być rozstrzygane w ramach RPP, a nie wynoszone na zewnątrz. Powinny być jak najbardziej. Wydaje mi się, że te osoby desygnowane przez Senat nie wytrzymały po prostu atmosfery, która tam panuje, i ujawniły problem, który istniał od wielu miesięcy. Ale pan profesor Glapiński też nie poddaje, bo wczoraj wieczorem pojawił się kolejny wpis Narodowego Banku Polskiego w tym temacie. I NBP ostrzega, że kampania medialna tego rozmiaru może trwale ingerować w MBP i wpływać na stabilność systemu finansowego kraju. No i tutaj rozumiem, że służby prasowe się pokusiły o to, żeby sprawdzić, ile to materiałów na ten temat ukazało się w prasie, telewizji i radiu. 132, które nawiązywały właśnie do wypowiedzi tych dwojga z 10 członków Rady Polityki Pieniężnej, krytycznych wobec poczynań, czy to Rady, czy samego prezesa. I informacja dotarła do połowy Polaków. Według prezesa ten obraz ma być zniekształcony i, cytuję, na kłamstwach nie da się zbudować niczego konstruktywnego. Oby sam przestrzegał tej zasady, bo tutaj ryba psuje się od głowy rzeczywiście. Źle się dzieje, że akurat w takiej sytuacji, kiedy inflacja może jeszcze rosnąć, mamy spór w łonie organu, który czuwa nad wartością złotówki, bo to jest jego pierwsza powinność. Wartość złotówki do 2,5% odchyleń mamy 17 w sposób, a odczuwalną wyższą. Ja martwię się tym naprawdę, dlatego że to jest zła chwila na spory w łonie polityki monetarnej. No, prezes Glapiński jeszcze przywołuje to, co się działo w przeszłości, kiedy to prezesem NBP był Marek Belka, kiedy też troje członków RPP było, jak to napisano, innej proweniencji ideowej, i że nigdy nie, że ci członkowie RPP, którzy byli, można powiedzieć, w pewnej opozycji ideowej do prezesa NBP, to nie atakowali innych członków czy prezesa, nie wychodzili z tym na zewnątrz, byli dobrze wychowani, jak to napisano, i szanowali dobro takiej instytucji jak NBP. Jeżeli jest dobry nabór do Rady Polityki Pieniężnej, to oni stanowią zespół, kolektyw, który się wzajemnie wspiera i uczy się, jak walczyć o wartość złotówki. Przyczyna to nie jest to, że ktoś jest w opozycji, a ktoś jest bardziej po stronie rządowej, tylko atmosfera, którą tam wprowadził Glapiński. Ja wierzę tym ludziom, że nie wytrzymali tego sposobu traktowania ich jako członków, ale też wiem i mówię to wprost, źle się stało, że ten konflikt stał się publiczny. A czym to grozi? No to utrudni walkę z inflacją oczywiście i jeszcze bardziej pogrąży wiarygodność polityki monetarnej w Polsce, a że mamy dotąd mało wiarygodną, no to doczekamy się tych pewnie 20% ze szkodą, zwłaszcza dla uboższych gospodarstw domowych. No profesor Glapiński też jeszcze grozi prokuraturą. To już nie będę komentował. Źle się stało. Wczoraj tu na pana miejscu siedziała Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, która jest teraz przewodniczącą Rady Głównej, czyli można powiedzieć taką jakby szefową Rady Nadzorczej tej organizacji lobbyingowej. No i pytałam ją o te zatrzymania wczorajsze, bo został zatrzymany były senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Misiak, możemy posługiwać się pełnym imieniem i nazwiskiem, i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. I Radio Z ustaliło, że uwaga, jakie zostały im postawione zarzuty. Prania brudnych pieniędzy, oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości i działania na szkodę 22 tysięcy pracowników. No, zarzuty prania brudnych pieniędzy, brzmi to bardzo poważnie. Wiele było takich sytuacji, kiedy urządzano pokazowe aresztowania. Tu akurat Widuckiego przewieziono po przekątnej przez całą Polskę z Gdańska do Wrocławia. Ja znam go od bardzo wielu lat. Jakoś mi nie wygląda na człowieka, który chciałby robić jakieś oszustwa gospodarcze. Taka jest moja wiedza o jego osobowości. Ale no niech ma sprawiedliwy proces i niech odpowiada z wolnej stopy, bo na pewno nie ma zamiaru uchylać przed wymiarem sprawiedliwości. A były senator Platformy Obywatelskiej? Mniej znam, więc się nie wypowiadam. Ale z tego co pamiętam, został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Został wyrzucony, bo nam się nie podobał. Jego ale dlaczego się nie podobał? To proszę przypomnieć. Już nie pamiętam dokładnie okoliczności, no ale pewnie chodzi o gospodarowanie. Też nie chcę go w jakiś sposób oskarżać. No pamiętam, że chyba osobiście chyba
zainterweniował nawet Donald Tusk, z tego co pamiętam. A ja nie pamiętam. No i może też generalnie już też przesadzam. No. Są pytania do pana od słuchaczy. No. Witold pyta, czy nie ma pan wyrzutów sumienia jako autor programu powszechnej prywatyzacji? No właśnie mówiłam, że jest, słuchacze mają do pana pretensje. Jest coś takiego, że rzeczywiście w gronie tutaj gdańskim rodziła się idea pewnej diagnozy rzeczywistości. Jak, to było myślenie jeszcze zanim upadł komunizm. Mianowicie, że mamy te 8800 dokładnie przedsiębiorstw państwowych, mamy bardzo ubogie społeczeństwo, więc zastanawialiśmy się z Schomburgiem, co zrobić, żeby no, nie tylko zagranica kupowała to wszystko. No i wpadliśmy na taki pomysł pewnych bonów, które zwiększają zdolność nabywczą Polaków. To się później nazywało świadectwem udziałowym. I to wszystko się rozeszło strasznie daleko, bo aż do Mongolii. To znaczy wszyscy chcieli jakoś kopiować tę metodę. Natomiast my wiemy, ja nie realizowałem tego programu, tylko to była pewna idea i później ubrana w program, który się nazywał NFI. Wiem, Narodowe to jest Fundusze kolejna, Inwestycyjne. Tak, jest to kolejna nauczka, że nie ma drogi na skróty do własności prywatnej. Jeżeli naród jest ubogi, jeżeli dostaje tego typu kwity do ręki, to raczej jest pieniężny niż zamieni w papiery wartościowe firm. Nie ma drogi na skróty. Właściwie wszystkie z wyjątkiem Węgier kraje próbowały. Nikt na tym nie wygrał. To jest jedna z nauczek, ale wydaje mi się, że pewna intencja w tym była, żeby właśnie Polak dostał dodatkową zdolność nabywczą poprzez ten sztucznie wykreowany pieniądz. Wiem, że takiej drogi na skróty nie ma. To jest jedna z moich lekcji z tych lat 90. I dlatego ten program poniósł klęskę? Słucham? I dlatego ten program poniósł klęskę? No, nie odpowiadam za jego realizację, za dobór firm, bo to miały być trochę inne firmy, które po pewnej płytkiej restrukturyzacji zaczną przynosić wartość. Dobrano bardzo złe firmy do tego programu, ale ja za realizację tego programu nie odpowiadam. Za ideę tak i wiem, że była w tym pewna naiwność, ale chyba wynikająca z pewnej dobrej woli. No to jest mocne pytanie, ale zadam w imieniu Leszka. Polacy zostali ograbieni z majątku narodowego, że szacowanego na około 800 miliardów dolarów. I jak pan może spojrzeć w lustro? Nie ma możliwości odbudowania gospodarki po komunizmie bez pewnej prywatyzacji. Ona była bardzo, powiedziałbym, delikatna i chirurgiczna w tych pierwszych latach. Na przykład w żaden sposób nie sięgaliśmy po jakąś infrastrukturę kolejową, lotniczą, portową, czy po firmy energetyczne. Przede wszystkim szukaliśmy możliwości tam, gdzie ludzie sami chcieli zamienić firmę państwową ze swoją spółkę, której byli udziałowcami. To była ta myśl przewodnia tych pierwszych kroków. Pobudzić giełdę. Polska okazała się krajem najbardziej dynamicznym w regionie. Oprócz gigantycznej polskiej przedsiębiorczości, która nas wyróżnia w Europie, przede wszystkim w naszej części Europy, jakiś element widzialnej ręki, czy niechcianego dzisiaj Walcerowicz musi odejść, czy mojej, pewnie miał w tym udział. Polska nie zbankrutowała. Odwrotnie, Polska zaczęła gospodarczo rosnąć już w roku 1992 i później stała się najbardziej dynamicznym krajem naszej części Europy. Chociaż oczywiście wiem, że ludzie zderzyli się z zupełnie nowym światem, stanęli wobec nowej rzeczywistości. Myśmy tego społecznego aspektu tych przemian prawdopodobnie nie doceniali, bo nam się wydawało, że jak nie komuna, to musi być gospodarka nawet prywatna. Nawet więcej niż prawdopodobnie. Wielu jednak nie zostało beneficjentami tej transformacji. Absolutnie nie. Czy rząd PO słusznie postąpił, godząc się na zamknięcie stoczni w Gdyni i w Szczecinie? To jest kolejne pytanie od słuchacza. Te stocznie były niewydolne. To nie było tak, że ktoś decydował. Natomiast jest jakaś perwersyjna rozwój sytuacji. Ale w Niemczech mogą działać, a tutaj nie mogą? Niemcy dość sprytnie, zanim weszły pewne reguły do konkurencji w Unii Europejskiej, rzeczywiście subwencjonowali swoje stocznie. To my dlaczego tego nie zrobiliśmy? Myśmy robili to w dużo marniejszym stylu. Ale dlaczego?
czasami większy, może więcej. Czasami również w korytarzach czy w kuluarach instytucji unijnej. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z taką bardzo przewrotną sytuacją. Otóż cała nadzieja na uratowanie polskich promów, cała nadzieja na budowę korwet, które wychodzą w morze już w tej chwili, jest lokowana nie w stoczniach, które ledwo zipią albo w ogóle są praktycznym bankrutem, te państwowe, pod rządami również PiS-u, ale w Gdańskiej stoczni remontowej, która się sprywatyzowała. Zresztą z moim gorącym błogosławieństwem. Cała nadzieja na polskie promy, jeżeli kiedykolwiek powstaną, to jest tak jedyna duża stocznia remontowa, moim zdaniem najlepsza w Europie, ale prywatna. Dlaczego 90% zgód na pomoc publiczną w Unii Europejskiej dostają Niemcy i Francja? Co, 90%? Zgód na pomoc publiczną. Nie, my też dostajemy zgodę na pomoc publiczną, ale jeżeli inteligentnie występujemy. Nie obliczał. Ale sam pan powiedział, że duży może więcej. Duży może więcej, ale Polska też mogła więcej, bo rzeczywiście była krajem, który był nagradzany największymi funduszami europejskimi w historii. Nikt nie dostał więcej niż Polska. No i ostatnie pytanie, Leszek. Czy nadal pan uważa, że majątek jest wart tyle, na ile wyceni go kupujący? Nie. Majątek trzeba brać pod uwagę jego możliwości rozwojowe. Nie tylko kondycję bieżącą. Rzeczywiście tym największym sprawdzianem to jest to, ile chce dać kupujący. Niestety kupujący nie garnęli się do Polski, bo uważali, że Polska, która występuje o ucięcie długu, nie jest krajem wiarygodnym. Węgry udawały i inwestycje lokowane były na Węgrzech, dlatego że oni udawali, nie spłacali, ale mówili, że spłacą. Polska wystąpiła od razu o ucięcie długu i ja pamiętam, że zachęcałem, żeby ktokolwiek poszedł za Wisłę. Nikt nie chciał inwestować za Wisłą. Generalnie Polska nie była krajem wybranym, w przeciwieństwie do Czech. Czechy to był pupilek, wówczas Czechosłowacja i Węgry. To były dwa kraje, które były pupilami inwestorów, którzy chcieli przyjść z pieniędzy. Polska taka nie była. I w Polsce jeszcze był jeden straszak, który polegający na tym, że zawsze do stołu siadał nie tylko ja, ale związki zawodowe. Tego w Europie nie było, tylko myśmy mieli tą fantastyczną solidarność, która zamieniła się w ciężkich negocjatorów z potencjalnym inwestorem. Oni się ich bali po prostu, bo wiedzieli, że z tego wynikną jakieś podwyżki, przerosty zatrudnienia, gwarancje zatrudnienia. A moim zadaniem było zapisywanie nie tylko ceny, ale tak zwanych zobowiązań inwestycyjnych. One z uwagi na zdekapitalizowany majątek były wielokrotnie większe niż osiągana cena. Nie garnęli się do nas. Pupilami ja patrzyłem na to zmartwiony, to były Węgry. A dlaczego akurat te Węgry i Czechy? No Węgry, stereotyp, z którym myśmy się rozstali w latach 90., ale on był po niemiecku nazywany Polnische Wirtschaft, to znaczy Polacy dzielni, porywający się czasami z motyką na księżyc, ale jednocześnie jest to naród, który chyba nie umie zagospodarować swojej wolności, zwłaszcza gospodarczo nie potrafi zagospodarować. Żeby tacy nieudolni? Nie, taki był stereotyp. Rzeczywiście Polnische Wirtschaft to jest bardzo niechlubny stereotyp dotyczący naszej zdolności gospodarowania. On kompletnie poszedł w niepamięć w latach 90., bo okazało się, że Polska wybiła się na niepodległość i wybiła się na gospodarność, jakiej nie było na Węgrzech czy w Czechosłowacji. Czy rząd PiS postąpił słusznie, nie godząc się na zamknięcie kopalni Turów, tak czy nie? No tak czy nie, wyobraźnie. Dobrze, że się zgodził, że podtrzymał kopalnię Turów. Znaczy, dobrze, że się nie zgodził, tak? Dobrze, że się nie zgodził, dlatego że tu zabrakło wyobraźni, ale zanim to nastąpiło, były długie miesiące i lata nawet, żeby dogadać się z Czechami. Proszę państwa, Janusz Lewandowski pochwalił rząd Prawa i Sprawiedliwości za coś. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że pan się odnalazł. Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, był z nami i były unijny komisarz do spraw budżetu. Dziękuję. Dobrego popołudnia życzę tutaj na EFNI. Gwarantowane w Sopocie. Tak, dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.